Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania druku 1215, które jest projektem uchwały w trybie jednego czytania. Dotyczy emisji obligacji komunalnych zwanych szóstą pożyczką Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. I chcę Państwu powiedzieć, że mam wniosek radnych formalnych dotyczący uczynienia z projektu druku dwuczytaniowego i to będziemy musieli przegłosować. Bardzo proszę, Pani Dyrektor, przedstawi sprawę, a będziemy głosowali druk. Jeśli można, ja od razu chciałam Państwu radnych prosić o to, aby to był druk jednoczytaniowy. Macie Państwo druk, za chwileczkę będzie procedowany 1218. On dotyczy zmiany w uchwale budżetowej, właśnie zmiany w planie przychodów, gdzie Państwo radni podpisali wniosek o wprowadzenie do drugiego czytania. Ja chcę zwrócić uwagę, że uchwała w sprawie obligacji nie zmienia żadnej zmiany, nie niesie sobą zmian w kwocie przychodów. Ona tylko zmienia źródła sfinansowania. Tak jak co roku zrobiliśmy analizę rynku i przypomnę Państwu, że w uchwale budżetowej i w WPF-ie przychody z długu na ten rok zostały przez Państwa uchwalone w kwocie 300 milionów złotych. Po rozmowach z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i po rozpoznaniu rynku finansowego okazuje się, że najbardziej atrakcyjne dla nas będzie, jeżeli zrobimy emisję obligacji w wysokości 220 milionów złotych, tak jak Państwo macie w uchwale. Ta emisja przewidywana jest w dwóch seriach. Serie różnią się i kwotowo, pierwsza jest na 100 milionów, druga na 120 i różnią się okresem wykupu obligacji. Także bardzo proszę o podjęcie tej uchwały i to uchwały właśnie w jednym czytaniu, biorąc pod uwagę to, że za następnym, kolejnym punktem będzie procedowanie zmiany w uchwale budżetowej, gdzie jest wniosek o wprowadzenie do drugiego czytania uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, mam podpisane przez 5 osób radnych PiS-u wniosek o rozpatrzenie sprawy w dwóch czytań i muszę ten wniosek, to jest wniosek formalny. Głos za, głos przeciw, bardzo proszę. Głos za, pan radny Kalita. Znaczy, myślę, że głos za. Za. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, chcieliśmy prosić o przegłosowanie możliwości głosowania czy uchwalania tej uchwały w drugim czytaniu ze względu na to, że chcemy się dokładnie przyjrzeć w ciągu tam paru dni tej projektowi tej uchwały ze względu na to, że uważamy, że niestety to jest cały czas zadłużanie miasta i chcielibyśmy tu mieć więcej danych dotyczących tych obligacji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Głos przeciw, tak? Pan Andrzej Chawranek. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, odpowiadając na wniosek kolegów z PiS-u, przypominam, że ta uchwała była opiniowana wczoraj na Komisji Budżetowej, wpłynęła do nas do skrytek ładnych parę dni temu, także był czas na to, żeby się z nią zapoznać. Przypominam, że ta uchwała nie zmienia wartości ogólnego zadłużenia Gminy Miejskiej Kraków. Zmienia źródło pozyskania pieniędzy na ten dług. Zamiast zaciągać kredyt bankowy, który po pierwsze jest trudny do znalezienia w tak długim okresie czasu, to znaczy kredyty powyżej 10 lat w bankach komercyjnych są w tej chwili trudne do zaciągnięcia, a po drugie emisja obligacji jest po prostu tańsza, czyli są niższe koszty obsługi tegoż długu i to jest po prostu korzystne dla nas wszystkich, dla gminy, dla krakowian i nie widzę zupełnie powodu, żebyśmy mieli przedłużać to tydzień, dwa. No po prostu trzeba to zrobić i jest to dobre dla miasta z punktu widzenia finansowego i dobre dla jego mieszkańców, a kompletnie nie zmienia wartości zadłużenia miasta Krakowa. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan skarbnik, ale panie skarbniku, proszę parę argumentów, a nie wykład. Bardzo proszę. Dobrze? Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Radni Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa. Otóż jeśli dla Państwa rzeczą obojętną jest koszt... ...zbilansowanie Rada Miasta Krakowa uchwaliła. Ja nie pytam imienia...
apelujemy Państwu. Ci mówią, niestety nie da się w uchwale budżetowej zapisać kredyt bankowy lub emisja obligacji. Próbowaliśmy to raz zrobić. Regionalna Wyspa Obrachunkowa zakwestionowała. Albo po połowie, albo po tygodniu. Bardzo dziękujemy Państwu. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania. Bardzo dziękuję. Nie, panowie, nie dyskutujmy ze sobą. To jest mikrofon od tego miejsca tutaj. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania wniosku radnych o rozpatrzeniu druku 1215 w trybie dwóch czytań. Uprzejmie proszę przygotować się do głosowania. Głosujemy wniosek o Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę wynik. Głosów za 8, przeciw 26. Wniosek został odrzucony. Szanowni Państwo, w związku z powyższym procedujemy głosowanie druku 1215. Bardzo proszę. Proszę przygotować się do głosowania. Głosujemy druk 1215. Szanowni Państwo, głosujemy. Stanowisko. Co my możemy zrobić? Zapomniałam. Szanowni Państwo, no ale było już głosowanie. W tej momencie zapytam się, co robimy. Było głosowanie wniosku. Dobrze, Szanowni Państwo, nie ma dyskusji. Odbywa się głosowanie poprawek, poddanie projektu w głosowanie. Szanowni Państwo, mamy opinię pozytywną Komisji Budżetowej, która jest opinią pozytywną. Czy mamy opinię innych komisji? Nie widzę. Proszę. Odrzuciliśmy, Szanowni Państwo, projekt kolegów dotyczący dwóch głosowania. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie druku 1215? Była dyskusja. Dyskusja była. Szanowni Państwo. Bardzo proszę, dopuszczam pana Kalitę, który będzie wygłaszał. Szanowni Państwo, dopuszczam pana Kalitę, który będzie przedstawiał stanowisko klubu. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości do druku 1215. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miasta Krakowa jest przeciwko działaniom, które zadłużają miasto Kraków. Propagandowe wykorzystywanie przez Klub Radnych Platformy Obywatelskiej i Prezydenta Miasta Krakowa optymistycznych danych z wykonania budżetu za rok 2012 nie przesłoni poważnej sytuacji finansowej miasta. Dalsze zwiększanie zadłużenia, między innymi przez emisję obligacji komunalnych, jest działaniem, które musi doprowadzić w konsekwencji do podnoszenia podatków lokalnych, cen biletów i tak dalej. Pokrycie tych zobowiązań wynikających z konieczności późniejszego wykupu obligacji prowadzi do uszczuplania majątku gminy, czyli nas wszystkich. Z jednej strony coraz większe podatki. Szanowni Państwo, prosiłabym o uwagę i szacunek dla osoby, która się wypowiada. Proszę o ciszę. Z jednej strony coraz większe podatki, likwidacja szkół, domów kultury, z drugiej coraz mniej naszego majątku. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował przeciwko projektowi uchwały według druku 1215. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy jest stanowisko klubu PO? Czy pan Dominik Jaśkowiec podtrzymuje swoje zgłoszenie? Bardzo proszę. Zgłosiliście się Państwo przy tym. Dominik Jaśkowiec, następnie Andrzej Hawranek. Chciałem zauważyć, że jakby logika przeczy wystąpieniu mojego przedmówcy, ponieważ jeżeli byśmy chcieli być faktycznie za tym, aby oddłużać miasto i wszystkim nam na tym zależy,
to powinniśmy o paradoksie ten druk poprzeć, ponieważ konsekwencja odrzucenia tego projektu jest jedna. Będziemy musieli wziąć droższy kredyt bankowy. Jeżeli ten kredyt będzie droższy około 2 punkty procentowe niż oprocentowanie obligacji, to oznacza to, że w przeciągu 10 lat przy około 300 milionów kredytów będziemy musieli zapłacić więcej, około 20 milionów, w związku z tym około 20 milionów więcej się zadłużymy. Dlatego jeżeli Państwo są za tym, aby nasze miasto oddłużać, to powinniśmy właśnie wspierać te działania władz miasta, które dążą do zamiany długu na dług, na papiery dłużne, czyli na obligacje, a nie na kredyty bankowe. Więc o paradoksie nie rozumiem wystąpienia przedmówcy. To było stanowisko klubu PiS-u. Pan Andrzej Hawranek. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, postaram się w sposób, jak to swego czasu słyszałem, mówiło się łopatologiczny, wytłumaczyć kolegom z PiS-u, jaka jest różnica między zaciągnięciem kredytu w banku i kosztem obsługi tego kredytu, a zaciągnięciem długu w formie obligacji. Proszę Państwa, to jest 100 zł, które pożyczyłem. I teraz bank, i załóżmy, że to 100 zł pożyczyło miasto Kraków. I teraz bank w celu oddania tych 100 zł jako koszt żąda ode mnie drugich 100 zł, czyli mam do oddania 200 zł. W przypadku emisji obligacji te pożyczone 100 zł emitenci jako koszt obsługi żądają ode mnie 50 zł. Czyli do oddania mam 150 zł. Koszt długu się nie zmienia, wielkość długu się nie zmienia, ale za to mnie w kieszeni zostaje 50 zł. I tu jest analogiczna sytuacja, jeżeli chodzi o dług miasta. Możemy zaciągnąć te 220 milionów w banku, tylko będzie nas to więcej kosztowało niż wyemitowanie tych obligacji za 220 milionów. Dlatego, bo te obligacje są wyemitowane po to, żebyśmy spłacili dotychczasowe zadłużenie. W kręgach ekonomicznych to się nazywa rolowanie długu. Dziękuję. Tak, aha. Szanowni Państwo, nie. Żadnych tutaj takich jakich wystąpień chaotycznych pod tytułem. Szanowni Państwo, przechodzimy do głosowania druku. Jeszcze. Dobrze. Pan Pietrus, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni. Ja rozumiem, że można wszystko wytłumaczyć sobie na swoją modłę, natomiast ja mogę wytłumaczyć inaczej swoje przynajmniej stanowisko. Ja jestem przeciwko zadłużaniu miasta Krakowa, w szczególności tą kwotą 220 milionów złotych. Dwa razy mi się udało zatrzymać Radę Miasta Krakowa przed zadłużaniem i prezydenta. Dwa razy po 200 milionów złotych, mimo że w budżecie było już zadłużenie zaznaczone. Proszę sobie przypomnieć. I było możliwe zatrzymanie zadłużenia. Tak samo dzisiaj mamy sytuację, jest dalej możliwe zatrzymanie zadłużenia, chyba że państwo dalej będą brnąć w to zadłużenie. Pan prezydent ma inicjatywę do wycofania tych pieniędzy z budżetu i oczywiście cięcia w wydatkach pewnych. Nie, dlaczego na szkoły? Dlaczego na szkoły? A może na pewne inwestycje, które państwo złożyli w swojej, w cudzysłowie, poprawce, która jest autopoprawką prezydenta. Także dzisiaj jeszcze nie ma decyzji, że te pieniądze pożyczamy, bo tych pieniędzy jeszcze jest zapisane w budżecie, ale te pieniądze są jeszcze niepożyczane. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Radna Mroczek, bardzo proszę. Jako osoba, która wie, o czym mówimy, jak się domyślam. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Skrybniku, ja mam taką prośbę. Jeżeli teraz chcemy pożyczyć kolejne pieniądze, ja bardzo bym prosiła, żebyśmy mieli rozwiane wątpliwości i żebyśmy wiedzieli, kiedy będzie emisja sfinalizowana, na co ma służyć i kiedy trzeba
kiedy trzeba te pieniądze oddać poprzednie, tak? Czyli na co, no bo wydaje się, że nie wszyscy tutaj koledzy wiedzą. Bo to nie jest zaciąganie nowego długu, tylko to jest pokrycie tego, co mamy. Więc jeżeli mamy z inwestycji, które mamy wpisane do budżetu pokryć, to trzeba wiedzieć, czy mamy te pieniądze już i musimy dotychczasowe zobowiązania spłacić i kiedy. Czy to się spina, czy możemy się obyć bez tych obligacji? Bo wydaje mi się, że to jest kluczowe w tej chwili pytanie i to trzeba rozwiązać. Czy pan skarbnik byłby uprzejmy? Bardzo proszę. Oczywiście pozwalam na dłuższą wypowiedź, bo sprawa jest ważna. Szanowni Państwo, jestem zdumiony, jak Państwo dokładnie przeglądają na projekt najważniejszej uchwały podejmowanej w tym mieście, to jest uchwały budżetowej. To jest konstytucja samorządu na dany rok budżetowy. Przy okazji prezentacji wychodzicie Państwo z sali. Jak ja prezentuję projekt budżetu i mówię, co się będzie działo z długiem. W roku 2012 wielkość bezwzględna długu uległa zmniejszeniu w porównaniu z końcem 2011, więc kto mówi o wzroście zadłużenia? Czy Państwo, do Państwa docierają fakty, czyli liczby, czy tylko własne wyobrażenie i intuicja Państwu podpowiada? Intuicja jest trafna, ale przypadkiem. A człowiek, który postępuje wyłącznie według intuicji, jest geniuszem. Tak mówił mój szef, profesor świętej pamięci Janusz Maciaszek. Więc jeśli Państwo jesteście geniuszami, proszę bardzo. Odrem, proszę. Kolejna sprawa. Jak Państwo wiecie, od 3 lat zaciągamy zadłużenie wyłącznie po to, aby spłacić przypadające do spłaty w danym roku raty kredytów zaciągniętych uprzednio. Wyłącznie na to. Nawet na zadania inwestycyjne nie zaciągamy, aby dług przemienił się w dodatkowy majątek miasta. Bo uważamy, że obecnie należy stopniowo, ale się oddłużać, a być może nawet trzeba by było stabilizować jedynie ten dług. Ale my oddłużamy się co roku. Przez ostatnie 2 lata, 3 lata. Zaciągamy dług wyłącznie na to, aby spłacić dług już zaciągnięty w latach poprzednich. Również w latach, że tak powiem, no 2005 do 2007. Żeby była jasność. Służę dokumentami, również i wyjaśnieniami związanymi z projekcją tutaj, co się będzie działo z naszym budżetem wtedy, gdy decydowano o przyroście długu. Następna sprawa. Drodzy Państwo, ten dług dlatego zaciągany jest obecnie i zależy nam na tym, aby on rzeczywiście został zaciągnięty do końca kwietnia bądź do początku maja z jednego względu. Państwo mówicie dużo o płynności finansowej. Otóż płynność finansowa to jest wywiązywanie się z bieżących zobowiązań, również wynikających z spłat rat kredytów bankowych, na które Wysoka Rada uchwaliła właśnie dług, który mamy zaciągnąć w roku 2013. Do jakiej sytuacji doszło? Styczeń, luty, marzec, kwiecień. Spłacamy te raty, nie mając źródła spłaty, to znaczy nie mając wyemitowanych obligacji bądź zaciągniętego kredytu. Z czego spłacamy? Z bieżących dochodów zasilających nasz rachunek. Co to oznacza? Że płynność byłaby lepsza, gdybyśmy nie zaangażowali dochodów Proszę, nie słyszę. Szanowni Państwo, nie, tak, proszę. Więc, drodzy Państwo, proszę wziąć pod uwagę te rzeczy. I wreszcie jedna z końcowych jest spraw, a mianowicie, drodzy Państwo, miejmy na uwadze fakt, nie wiem, gdzieś, aha, mam przed sobą. Miejmy na uwadze fakt, czy tu chodzi o inwestycje, które trzeba nie realizować, żeby się oddłużyć, a być może warto zastanowić się nad kwotą 178 milionów złotych, które w roku 2012 dopłaciliśmy do kontraktu przewozowego z budżetu miasta.
a może warto zastanowić się, co zrobić, aby nie dopłacać do zadań oświatowych objętych subwencją oświatową kwoty 250 milionów złotych, które wypłaciliśmy, dopłaciliśmy w roku 2012. Może to są problemy ważniejsze od tego, którym teraz dyskutujemy. Zrobiłem i pokażę Państwu na sprawozdaniu z wykonania budżetu, jak w ostatnich latach wzrastało zadłużenie miasta, a ile na typową usługę skomercjalizowaną, jaką jest komunikacja miejska, ile z dochodów budżetu angażowaliśmy, żeby ona mogła być realizowana. Drodzy Państwo, jeśli teraz jeszcze z dochodów bieżących, które tak idą, jak Państwo, przeczytajcie, co się dzieje w budżecie Państwa. Przeczytajcie, jak jest realizowany plan budżetowy, dochodów budżetowych. My w 2/3 jesteśmy powiązani z budżetem Państwa. No to drżyjmy teraz z dochodów bieżących i spłacajmy raty, mimo że Wysoka Rada uchwaliła możliwość zaciągnięcia zgodnie z prawem, zaciągnięcia kredytów czy emisji obligacji. Gdybyśmy pozostali przy kredytach, Państwo byście nawet nie wiedzieli o tym, bo daliście Państwo upoważnienie w treści uchwały zgodnie z prawem Panu Prezydentowi do zaciągania kredytów i już by tu nie wychodził z tym. Chcemy zaoszczędzić na kosztach obsługi. I dlatego proponujemy emisję obligacji. I dlatego jest ponowna dyskusja na temat, czy się zadłużać. My się nie zadłużamy, my tylko zaciągamy ten dług po to, aby obsłużyć dług istniejący. I jak Państwo porównacie to, co zaproponował Pan Prezydent na rok 2013 z wielkością zadłużenia na koniec 2012, to znowu jest zmniejszenie bezwzględnej wielkości długu. I już nas nie goni współczynnik 60%. Na koniec roku 2012 współczynnik ten wyniósł 59 z kawałkiem brutto, a netto 56,2%. Mogliśmy zaciągnąć dług, ale nie zaciągamy go. Równocześnie finansując w takim wymiarze bieżące usługi transportowe i w takim wymiarze bieżące świadczenia na rzecz oświaty, 250 milionów plus 178 milionów, to policzcie Państwo, ile to jest na te dwa działy. Dlatego mówię, że Pani były radno, przedstawiane tutaj projekty. Szanowni Państwo, proszę. Więc bardzo proszę wziąć pod uwagę to, co Państwo są, Państwo robi, są, ile to kosztuje, a nie brać pod uwagę to, że Pan Prezydent mógłby, proszę, kredyt zaciągnąć i Państwo nie mielibyście wdzięcznej płaszczyzny dyskusji. Szanowni Państwo, dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, już zamykam dyskusję. Szanowni Państwo, wzięliśmy. Proszę Pan Radny Garda, jest ostatnim głosem. Ja też porządkująco, dlatego że była taka dyskusja dzisiaj, więc mam ochotę powiedzieć to. Chodzi o to, że ktoś powiedział, i to mądrze, że nie musimy być wszyscy ekspertami, wszyscy się na tym znać, prawda? No, jesteśmy emanacją społeczeństwa z taką statystyczną rozkładu normalnego w całego Krakowa. W związku z tym, i ktoś powiedział dalej, że dlatego mamy ekspertów, słuchamy ich i podejmiemy rozsądne decyzje. Stąd bardzo proszę, posłuchajmy ekspertów i podejmiemy odpowiednią decyzję. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak. Szanowni Państwo, ponieważ jak Państwo zauważyliście, może wciśnięcie macie głosy, czy ktoś z Państwa zmienił głos, jeśli chodzi o głosowanie druku numer 1215? Tak. I teraz bardzo proszę o zamykam głosowanie i proszę o wyniki. 1215. Było głosowanie. Tak? Szanowni Państwo, w związku z tym jeszcze raz głosujemy druk 1215. Głosujemy druk 1215. Czy wszyscy Państwo zagłosowaliście już? Tak? Zamykam głosowanie. Proszę o wynik. 215. Głosów za 25, przeciw 0, wstrzymało się 0. 4 osoby nie brały udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Uprzejmie proszę o wydruk.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do Bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja chciałbym wyjść naprzeciw temu stanowisku klubu PiS-u i zaproponować w związku z tym uchwałę numer 1222, która przenosi z części podstawowej i obowiązkowej do fakultatywnej taki kalkulator w deklaracji, który za deklarującego wylicza odpady, wylicza w parametrze wyższym niż dotychczas to było stosowane. Myślę, że ta korekta uchwały dotyczącej deklaracji za opłaty za odpady przyczyni się do obniżenia cen za wysokość ponoszone za produkowane odpady przez mieszkańców, co wychodzi naprzeciw stanowisku klubu i w konsekwencji, gdyby ta uchwała przeszła, musi być skorygowana uchwała dotycząca rodzajów opłat za usługi dodatkowe 1223. I bardzo proszę Państwa o wprowadzenie tych uchwał dzisiaj. Dziękuję. Mam odpowiednią ilość podpisów, druk 1222 i 23, tak? Bo to są dwa. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę przygotować się do głosowania. Wprowadzamy jako sprawy nagłej druków 1222 i... Proszę Państwa, głosujemy druk 1222, wprowadzenie rozpatrzenia jako sprawy nagłej. Tak, uprzejmie proszę głosowanie. Głosujemy za, przeciw, wstrzymującym się. Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 24. Nie brało w głosowaniu 3 osoby. Wniosek został przyjęty. I głosujemy druk 1223 jako o wprowadzenie rozpatrzenia jako sprawy nagłej. Bardzo proszę, głosujemy. Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. No właśnie, nie wiem, jaki jest wynik. Głosów za 25. 5 osób nie brało udziału w głosowaniu. Wniosek został przyjęty, czyli mamy poszerzone procedowanie. Kolejne dwa druki. Dziękuję.